Sukces wocławskich szybowników i spadochroniarzy. Dobiegł końca kolejny czternasty w dziejach AeroKlubu klubu włocławskiego, sezon lotniczy. Poszczególne sekcje dokonały podsumowania pracy. Najwięcej osiągnięć na swym koncie zanotowali szybownicy. W minionym sezonie wrocławscy szybownicy przebywali w powietrzu łącznie 1100 godzin, przelatując w tym czasie ponad 10 tysięcy kilometrów po wytyczonych trasach. Wyszkolenie podstawowe zdobyło 17 osób, klasę drugą uzyskało 8 szybowników, a czterech młodych pilotów zdobyło srebrne odznaki szybowcowe. Udane były także starty w zawodach, w klasyfikacji zespołowej wocławska ekipa zdobyła drugie miejsce za Aero Klubem torońskim. Wocławianie wyprzedzili tak renomowane kluby jak Bydgoski, Kujawski czy Grudziącki. Dobre wyniki osiągnęli także spadochroniarze. Na plan 600 skoków wykonano 800, zdobyto wiele odznak. Sekcja samolotowa prowadzi działalność szkoleniową. W minionym sezonie członkowie tej sekcji zdobyli dziesięć nowych uprawnień szkoleniowych. Pięciu pilotów uzyskało prawo pilotażu na najnowszym nabytku aeroklubu wocławskiego samolocie Wilga. Warto podkreślić, że sekcja samolotowa rozwija także działalność usługową. Zgodnie z porozumieniem zawartym z zakładami energetycznymi, samoloty aeroklubu dokonują powietrznych patroli linii wysokiego napięcia. W 1973 roku Areoklub Wocławski będzie obchodził jubileusz piętnastolecia swojego powstania.